Prognoza pogody na weekend zapowiada się przerażająco. Zgodnie z zapowiedziami ekspertów najbliższe dni będą naprawdę koszmarne, a koniec tygodnia powali Polaków na kolana. Siarczysty mróz w połączeniu z trującym smogiem sprawi, że wszyscy będziemy musieli na siebie szczególnie uważać i zadbać o swoje zdrowie. Prognoza pogody w ubiegłym roku była dla Polaków niezwykle łaskawa, jednak wraz z rozpoczęciem 2019 roku musimy pogodzić się z diametralną zmianą. Najnowsze informacje są naprawdę wstrząsające i wszystko wskazuje na to, że najbliższe dni będą dla nas wszystkich prawdziwym wyzwaniem. Jak podają specjaliści, prognoza pogody na najbliższe dni oraz nadchodzący weekend będzie dla Polski szczególnie bezwzględna. Siarczysty mróz i trujący smog sprawią, że warunki będą naprawdę fatalne i wszyscy będziemy musieli bardzo na siebie uważać. Polaków czeka gwałtowne nadejście zimy. Jak podają specjaliści, środa przyniesie Polsce gwałtowną zmianę pogody. Nad naszym krajem ukształtuje się układ niżowy, początkowo przemieszczający się z nad Półwyspu Apenińskiego przez Bałkany, aż do zachodniej Rosji. Po nim przyjdzie kolejny, prawdopodobnie z soboty na niedzielę, wędrujący ze Skandynawii nad Bałtyk. Przez to wszystko nad Polskę nadciągną gęste chmury, opady śniegu oraz śniegu z deszczem. Zachód oraz północny zachód będą musiały się zmierzyć również z obfitymi opadami deszczu. Do niskich temperatur i opadów dodać trzeba jeszcze zalegający w powietrzu, trujący smog, z którym Polska wciąż nie może sobie poradzić. Cała ta sytuacja sprawia, że prognoza pogody na najbliższe dni wygląda wyjątkowo koszmarnie. Prognoza pogody na najbliższe dni zapowiada się tragicznie. W najbliższych dniach temperatura wahać się będzie od minus 7 stopni Celsjusza, do minus 4 w najcieplejszych momentach na wschodzie, do okolic 0 stopni na pozostałym obszarze kraju. Południe Polski poradzić sobie będzie musiało z minus 10 stopniami Celsjuszami, a słupki w termometrach wkrótce spadną jeszcze niżej, przez co weekend będzie prawdziwym koszmarem. Minimalna temperatura wyniesie minus 13 stopni na Suwalszczyźnie, jednak dużo gorzej sytuacja będzie wyglądała w górach oraz obszarach podgórskich. Tam zanotować będzie można nawet minus 18 stopni Celsjusza. Rekordy natomiast padać mają w kotlinach górskich, gdzie przewiduje się minus 20 stopni, a nawet niżej.